Dobra, witajcie dzisiaj znowu ponownie. Będziemy się znowu szarpać z tym ogólnie, co to jest do roboty, już wam pokazuję. Odnośnie. Ja się tutaj wczoraj trochę szarpałem, trochę wam powiem co, jak było, to się upierdoliło. Dobra. Moi drodzy, moje założenie było po prostu takie, żeby nie ingerować w oś. Ja mogłem to przyspawać, tylko wiecie co, oś była uprzednio ściągnięta i tak naprawdę co chodzi o tę podporę, flanszę, to nawet bym nie wiedział gdzie tutaj przyspawać, nie? A chciałem już jak w najmniejszym punkcie, z tego względu, że to jest później takie wróżenie z fusów, a może tu, a może bardziej na prawo, a może bardziej na tego, na lewo i to takie wiecie, nie uśmiechało mi się to po prostu spawać gdzie popadnie. Tym bardziej, że ze zdjęć człowiek też nie jest w stanie jakoś wywróżyć tego umiejscowienie. Dlatego postanowiłem, żeby nie ingerować w oś i zrobić jakoś w miarę porządnie tę flanszę tutaj dodatkową. No i jeszcze co nie wiedziałem, nie wiem co jest w osi, czy nie ma przypadkiem gdzieś tam, bo wiecie, tu jest pochwa wysuwana i ten, tam jest frez, wałek, to po prostu on wchodzi w mechanizm różnicowy. I tak, nie widziałem czy przypadkiem tutaj gdzieś nie ma tego uszczelniacza na jakieś tam, załóżmy gdzieś na tej wysokości. I dlatego też nie chciałem tego spawać. No i głównie to było wróżenie z fusów, bo wiem, wiem, można by było po prostu jakieś tutaj przypierdzielić to bezpośrednio, dać gwint, przykręcić i happy, tak? Ale popatrzcie na to co zrobiłem. Mam telefon pod czap, telefon, kamerkę, także wiecie może jak to wyglądać. W czapce włożono kamerkę. Ogólnie tak to wygląda. Myślę, że to nie jest najgorsza podpora. Wiecie co, wczoraj ten, bo ze względu na to, że tutaj widzicie, są śruby na wylot przekręcone, a tutaj jedna nie ma łbapu, z tego względu, że ta powierzchnia przylega do osi. Spawałem sobie szpilkę z bizona i przy dokręcaniu to się wczoraj stało właśnie i dzisiaj wziąłem jeszcze raz to, rozwierciłem i wybiłem fragment, pozostałą część tej szpilki co została tam urwana i ponownie to zaspawałem, tylko że z zwykłego pręta normalnego uciąłem sobie kawałek i akurat teraz to trzyma. Myślę, że to jest nie najgorzej zrobione, także powinno spełniać swoją rolę. Tutaj sobie taką jeszcze podkładkę dorabiałem, bo ona jest taka skośna podkładka, żeby równo nakrętka przylegała do podkładki. Bo przyszedł mi nie ten stworzeń, bo to jest stworzeń właśnie ze zwrotnicy, a go po prostu przytoczyłem u tokarza. Tokarz mi przytoczył ten stworzeń i tu po prostu podobnie trafił, żeby już tam nie zamawiać tysiące stworzeń. No i jest dobrze. No na razie wiecie, to jest tak na sztukę założone, jeszcze nic tak konkretnie nie podokręcane, oprócz może tej podpory, bo ta podpora już jest przykręcona na stałe, tak w miarę. Ewentualnie jeszcze te łby śrub się poobcina tutaj te niepotrzebne, bo po co to ma wystawać. Ale tak to jest zrobione, myślę, że ten, a tu jeszcze dodatkowo dałem, zauważcie, taki pręt czworokątny, jako wzmocnienie. No i tutaj wiecie, to jest dopasowane, dosztywnione, żeby to wszystko ten, bo się wrażenie bardzo sztywna jest ta podpora. Dobra, przechodzimy sobie na drugą stronę. Tak to ogólnie z tej strony wygląda. Dobra. Co by wam tutaj pogadać jeszcze ogólnie, może się odniosę trochę do tamtych wczorajszych komentarzy. O. To jest ciekawe. Wiecie co? Ja miski nie składałem. Z tego co kojarzę, uszczelniacze nie były kupowane. Ale ojciec zrobił, ale będzie miał co ponownie rozkręcać. No to ładnie. Pierdziele, co ja mam rozkręcać, po kimś poprawiać? O nie, nie, nie. Będzie się rozkręcał. Dobra. Ja to tam ten. Tak. Wsadzimy sobie klawiaturkę. Podkręcamy to. Dobra, może tak.
Telefon jest mi w tej chwili zbędny, ale sobie podgląd postawię tak tutaj, o, żebym wiedział, czy się kurde nagrywa, bo nieraz wiecie, nagra się materiał, a kamerka gdzieś, nie wiem, albo w górę, albo w nogi jest i później jest lipa ogólnie. Przychodzę do domu, chcę wam rzucić materiał, a patrzę, a tu nie ma co rzucić. Dobra. To jeszcze kilka dni, święta, nie? Więcej roboty przed tymi świętami. Jakby tak normalnie żyć sobie. No ale dobra. Ostrożnie. Oj, 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 oj. Ale ojciec zrobił lipę. Ale będzie miał to wykręcać. Do opłatka będzie to wykręcał. No, siadaj. Dobra. Tam na 14 będziemy musieli nasadowo. Dobra. Powiem wam tak. Orbitrol trafi naprzód, z tego względu, że tutaj nie chcę go upychać. Ten krzyżak wymienię całkowicie. Będzie kupiony nowy. Bo nie chcę po prostu tam... No może bym miejsce znalazł, ale... Ale no nie uśmiecha mi się go tam pchać, ze względu na konstrukcję tej kabiny. Chociaż przy kabinie to też będę musiał, wiecie, popracować jeszcze. Kwestia było mi teraz traktor ogarnąć mechanicznie, żeby to działało. Dobra, sobie weźmiemy pewnie jakiś płaski klucz, 19. I będziemy dokręcać. Odnośnie tam był jeszcze komentarz tego... mojej wiedzy ogólnie. Ja wiem, moja wiedza jest, oj, taka sobie. Raczej to się uczy wszystkiego. Cześć, Johna. Nigdzie nie jedziemy dzisiaj. Możesz iść, nie jedziemy nigdzie. W szkole wszystkiego i tak nie nauczą, jakby nie było. Nie jedziemy nigdzie, nie. Nie jedziemy. Nie, Zetora nie będę wyprowadzał. Nie jedzie. Nie. Nie jedzie. No i co przyszłaś, będziesz mi to komentować. Ja nie zamierzam... Nie zamierzam wyprowadzać Zetora na twoje życzenia i nie terroryzuj mnie tutaj. Johna. Johna. No. No to siadaj, ktoś ci nie daje, za to rób... Nie, zamknięty. Co, będziesz jechała? O, zostawione. Siadasz? Chodź, to siadaj sobie. No. Dobra. Tak, wracając. Ja z tobą nie rozmawiam. Johna. Ciekawe, czy go tam... Co? No to siadaj, jedź. Dobra, co by było? Znaleźć 14. To 13, to 14.
Dobra. Chyba złapało. To siada, co? No to siadaj i jedź. No to siadaj. Walnięte mam te psy, nie? Dobra. Wiecie co? Dzisiaj największy gospodarz, który w okolicy sieje nawozy. Znaczy sieje, sprowadza je w glebę. Po prostu takie coś jak, załóżmy, głębosz łapowy z wałem i za pazurami są rurki, które wprowadzają nawóz. Z tego co widziałem, jakiś polifoski sieje. Ciekawe, z jakim momentem się klawiaturę dokręca. Tego nie mam. I na razie będzie tak tylko, że na płaski klucz. Ale jak znajdę, to może będzie trzeba dokręcić równo też klawiaturkę. Dobra, można wrócić do tego, co mówiłem. To, co uczę w szkole, to jest jakaś tam podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, a tak naprawdę człowiek się codziennie z jakimiś tam nowymi rzeczami spotyka przy tych robotach. I to nie jest tak, że wiecie, jednakowo wszystko wygląda. To tylko tak się wydaje, ale załóżmy punkty rozrządu, czy coś tam, ustawianie jakieś w każdym silniku, czy w każdym jakimś pojeździe będzie się tam różniło to. Także to nie jest ściśle określone jakoś. I tak uważam, że jeszcze pewnie wiele rzeczy mnie czeka, co chodzi o naukę. Dobra, mamy to jakoś dokręcone, czego tu musi czepiać teraz ogólnie. O, to będzie miał ojciec niespodziankę z tą miską olejową. Założę jeszcze olej wlał. To będzie miał ciekawie. Dobra, to tę rurkę to tam. Tak. A. Tutaj niczego tak zbytnio nie zrobię. Kurde. To spróbujemy jakoś to może równo dokręcić. Zobaczymy, ile teraz mamy. Dużo nie będziemy dawać. Nie wiem, 70 newta? Ciekawe. Dużo. Dużo. Chyba będzie trzeba jakieś 40 zrobić. Dobra. Dobra. Myślę, że z taką konfiguracją będzie dosyć okej, w porządku. Dobra, fajno. Teraz będziemy musieli pomyśleć, jak to zrobić kolumnę i ten zbiorniczek na Orbitrol. Ale tu trzeba tego wałeczka, żeby tego wziąć wałeczka.